Po prostu mamy system obrony Patriot, polegający na tym, że Patrioci patrzą w górę i obserwują niebo. To jest system Patriot. Nie mylić z tym innym systemem. Rakieta leży od grudnia, prawdopodobnie. Kilka nagonek myśliwskich tam pewnie trafiło. Ale się wycofało, aż w końcu ktoś niepowołany, trafił, znalazł, narobił rabanu, no i mamy problem. Więc tak, służb mamy 12, chyba, które mogą nas podsłuchiwać, podglądać, prowokować. Mamy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, y mamy centra antyterrorystyczne. Po co o tym mówię? Y nie mamy ani jednej grupy, wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy by przenikali do organizacji terrorystycznych, czy też organizacji wroga, po to, żebyśmy mogli udaremnić niecne plany. Nie wyszkolono takiej grupy, a jeżeli szkoli się w ogóle kogokolwiek, to na weekendowych kursach. W tej sytuacji znalezienie rakiety pod Bydgoszczą nie jest niczym niezwykłym.